doszliśmy do tej wody, byliśmy tam może z 5 minut i za chwilę szło dwóch wojskowych w naszą stronę. No i przyszli do nas i po prostu powiedzieli, że nie możemy tam przebywać. No nie jest to miejsce dozwolone dla obcokrajowców i tam właśnie, gdzie byliśmy, tam też nie mogliśmy. Słuchajcie, ale przyjechaliśmy w niesamowite miejsce, musicie to zobaczyć, bo my jesteśmy w bardzo wielkim szoku i to, co w ogóle się tutaj dowiedzieliśmy i chcemy wam to przekazać i wam to pokazać, więc musicie to zobaczyć. W ogóle to tak, chcieliśmy się wybrać na jakąś fajną plażę, wzięliśmy oczywiście mapę, gogle, tu, dobra, jedziemy tutaj, bo gdzieś tam wyżej już na mapie, bliżej Pattayi byliśmy, teraz chcieliśmy jechać gdzieś tam bardziej na południe i poszukać jakichś nowych, fajnych plaż. I słuchajcie, pojechaliśmy w jedno fajne miejsce i okazuje się, że nas nie wpuścili, nie wpuszczają. No, foreigner, no, allowed, nie pozwalamy. No, foreigner to osoby obcokrajowcy, czyli nie mieszkańcy Tajlandii. No i nie wpuścili nas na plażę. Mówimy, co jest, jak nie wpuszczacie nas na plażę? Zaczynamy się obrażać, denerwować, złościć, bić. Nie, no oczywiście żartuję. No, ale myślę, no dlaczego nie wpuszczają obcokrajowców na plażę? No przecież to jest wręcz niemożliwe. No i później się dowiadujemy, że są to tereny wojskowe tutaj tajskiego wojska. Są to strategiczne jakieś punkty, do których obcokrajowcy nie mogą się dostać, nie mogą przyjeżdżać, nie mogą tutaj przebywać. I dodatkowo, żeby Tajowie też mieli jakieś takie swoje miejsca i żeby nie czuli takiej presji turystów i tak dalej, to żeby mieli jakieś takie miejsca zapewnione. Więc później sobie myślimy, no okej, jedziemy kawałek dalej przez te tereny dalej, pięknie, zielono, górzyście, naprawdę całkowicie inny klimat niż koło Pattayi. I patrzymy, a tam normalnie ćwiczenia wojskowe, normalnie wojsko, karabiny, wszystko, uzbrojeni wojskowi. Przeszkody, jakieś tanki. Ćwiczenia na podłodze, leżeli na trawie. No i w swoich normalnych wojskowych strojach. No i tutaj normalne są ćwiczenia i tak dalej, więc są to normalne, o tam nawet są wojskowi, normalne tereny wojskowe, gdzie oczywiście na pewno wojska kręcić nie wolno, tak jak jakichś takich różnych miejsc, więc już wcale się nie dziwimy, że gdzieś tam w jakieś różne miejsca obcokrajowcy dostać się nie mogą, ale w ogóle byliśmy zaskoczeni, że takie rzeczy w ogóle tutaj są. Zaparkowaliśmy teraz samochód, mam nadzieję, że w miejscu dozwolonym, gdzie teraz możemy przebywać. Jeszcze jadąc tutaj, do tego miejsca, do którego teraz dotarliśmy, jeszcze po drodze było kilka takich różnych checkpointów, gdzie stał normalnie żołnierz, salutował, wszystko odbywało się, jakbyśmy normalnie byli w jakimś wojsku i właśnie w totalnie... No teraz no, tylko że my nie jesteśmy w wojsku, no ale wojskowi normalnie zachowywali się tak, jak się powinni zachowywać. No i jesteśmy naprawdę w szoku, jak to tutaj wszystko wygląda. A tereny są przepiękne, i już wam idziemy pokazać, bo jesteśmy na jakiejś tam plaży, gdzie totalnie nie przypomina to Pattayi ani żadnych tutaj okolic. Czujemy się co najmniej jak na wyspie Phuket, mega egzotycznie. Niesamowicie to wszystko wygląda, piękny kolor wody, słońce, plaża. Jest troszkę duży odpływ i nie ma tak blisko wody, ale i tak warto to zobaczyć. Dobra, chodźmy, bo powiem ci, że nie mogę się doczekać tych widoków. Tak fajnie, to czasami zabiewa na huśtawce. No. Jest w ogóle bardzo przyjemne powietrze. Potwierdzasz? Tak, potwierdzam, jest piękne. Bo chciałabym sami zobaczyć właśnie. No, idziemy. Tu w ogóle jakie też są piękne tereny. Zobaczcie, piękna trawka. Tu przed chwilą wiewiórka taka czarna sobie biegła przez tą trawę. Piękne palmy. Tam czołg. Czołg? Gdzie czołg? Tam na wprost. O, na wprost czołg. No, tam na wprost czołg. I właśnie górzyście, bardzo zielono. No i tak... Zielone jak mój kapelusz. Pięknie, naprawdę piękne tereny. Idziemy zobaczyć plażę. Tutaj te palmy wyglądają tak jak na Phuket. No, te to identycznie jak na Phuket. Jak się idzie deptakiem przez patong, to tak właśnie wygląda. Ale kolor wody, Jezus, jaki tu jest kolor piękny wody. Całkiem inny niż Pattayi. Jezus, co to się porobiło. A jakby jeszcze było trochę więcej wody, trochę większy przypływ, to było już po prostu przepięknie. Ej, patrz, jakie tu są te śmietniki. A wiesz, że ja to przed chwilą mówiłam? A wiesz, że ja cię nie słuchałem? Idźmy w prawo. Ale jak tutaj jest pięknie. To jest tak jak na wakacjach. Przyjechałaś na wakacje? No. A
Ale to piękne tereny. No to właśnie na Phuket takie były te owoce. Z tych drzew. Nie wiem, co to za owoce, ale... Ale tak było. Ale pięknie. Ale to fajne, to jest ładne te O, ale tu by było pięknie, jakby był przypływ, jakby tu była bliżej woda. Ale jakie piękne niebieskie kolory. Czyściutka woda. Kurde, ja mam adidasy, ale myślę, że chyba i tak tam pójdziemy. No, się zbliżyć troszkę. Kiedyś byliśmy chyba na Zanzibarze, to były takie wysepki, pamiętasz? Z tego? Mhm. Patrzcie, tu akurat jest odpływ i nie ma wody, ale gdyby tu była woda na tej pięknie, takiej piękniutkiej, ładnej, czystej, równiutkiej plaży, jakby to było zalane, no właśnie, bo to w sumie nie jest plaża, tylko to jest miejsce, gdzie normalnie woda jest, tylko teraz jest odpływ i jej nie ma. Plaży to tu za bardzo właśnie nie ma, bo plaża to jest raczej tylko takie coś, czyli miejsce z palmami tutaj, jakimiś tam leżakami do siedzenia, a woda pewnie sięga tutaj i odbija się normalnie o mur. No, ale tutaj ten, patrz jakie są kolce na ten, mhm. No to tak one zawsze właśnie jest. Tak no, no, no. Tam takie piękne góry. I w ogóle jakiś napis taki dosyć duży na tych górach, nie wiem jaki. Ale jest przepięknie. Kurczę, po lewej. Patrz, na Patong też jest tak, że po lewej są góry. Po prawej są góry. A tutaj morze. Ale te maszynki to są jakieś duże. Fajne. Mimo, że jakieś kraby pozostawiały. Co? Idziemy tam do wody, nie? Dora? Bliżej. To idźmy. Którą stroną? Lewą czy prawą? Tu chyba lewą. Bliżej. Jezu, zdeptałem coś. Muszelka na szczęście. Ciepła. Ciepła. O, fajny piasek tu jest. W ogóle to jest właśnie jeszcze taka jedna sprawa, bo tutaj ostatnio pisał do mnie taki kolega na Telegramie z Holandii. Mówił, że ogląda nasze filmy, vlogi na YouTubie, a pisał do mnie na Telegramie. I tutaj bardzo go tutaj od razu serdecznie pozdrawiam. Który pytał się o pogodę, jak tam teraz jest pogoda. No to słuchajcie, jest środek pory deszczowej. Deszczu już od tygodnia nie było żadnego. No i wczoraj, w ogóle przedwczoraj, to było bezchmurne niebo, piękne niebieskie. Dzisiaj są jakieś chmury na niebie, ale ogólnie teraz w tym momencie świeci słońce. Jest bardzo ciepło i jest cały czas bardzo znowu piękna pogoda przez już długi czas. Taka pora deszczowa, to naprawdę to nie jest wcale pora deszczowa. Jak na porę deszczową, to jest cudownie. Gorąco, tutaj przy morzu, fajny wiatr i zero deszczu. Także jeśli ktoś się boi przyjechać do Pattayi na porę deszczową typu czerwiec, lipiec, sierpień, no to zdecydowanie nie musi się martwić, bo jest w tym czasie, przynajmniej w tym sezonie, naprawdę piękna ciągle pogoda. A jak czasami są chmury, to też jest dobrze, bo można odpocząć od słońca. A pada bardzo, bardzo rzadko. A jak pada, to też połowę z tego, co padało, to w nocy, co w ogóle nie przeszkadzało. Ale tu są tak piękne widoki, że nie mogę się napatrzeć. Normalnie jakbym był w Patong na Phuket co najmniej, albo jeszcze w jakimś piękniejszym miejscu w Tajlandii. Ja, tam w ogóle takie góry, skarpy. Jak to pięknie wszystko wygląda. I tam są właśnie, bo tam najpierw byliśmy, tam o właśnie, za tą zatoczką. No i tam są właśnie jakieś te strategiczne punkty wojskowe, na które obcokrajowców w ogóle nie wpuszczają. Tutaj jesteśmy, choć nie wiem, czy możemy być, czy nie możemy. W każdym razie tutaj nas jakoś wpuścili. Nie sprawdzali aż tak bardzo. No i... No i jesteśmy. Ale turystów nie ma tutaj w ogóle. To jest raz. Nawet samych... Nawet Tajów za bardzo tutaj nie ma. Praktycznie nie ma nikogo. Totalnie puste tereny wojskowe. Słuchajcie, ale jesteśmy w zupełnie innej Tajlandii. Całkiem inny klimat niż w Pattayi. Totalnie inny klimat. Jesteśmy tylko kilkadziesiąt kilometrów na południe. I zupełnie inaczej tutaj jest. Zupełnie. Naprawdę. Patrzcie się, jak tutaj w ogóle wygląda. Palmy w ogóle jakie tu są, inne jakieś, bardzo wysokie takie. Tutaj wcześniej były w ogóle takie palmy na takich bardzo grubych pniach. Tam była taka w ogóle alejka, się tak szło taką, tak między takimi grubymi palmami, wysokimi, takimi naprawdę pięknymi palmami. Tam przed nami jakieś statki takie wojskowe, jakiś port tam jest. Tam też jakieś statki wojenne takie normalnie... wojskowe, ale posłuchajcie, co się wydarzyło przed chwilą, tam gdzie byliśmy na tej plaży.
na szczęście Dorota zdążyła sobie zrobić jakieś tam zdjęcie. Doszliśmy do tej wody, byliśmy tam może z 5 minut i za chwilę szło dwóch wojskowych w naszą stronę. No i przyszli do nas i po prostu powiedzieli, że nie możemy tam przebywać. No nie jest to miejsce dozwolone dla obcokrajowców i tam właśnie, gdzie byliśmy, tam też nie mogliśmy. No ale tyle nam się udało, że chociaż zobaczyliśmy to miejsce, mamy jakieś tam zdjęcie, mamy nawet film, gdzie chyba nikomu innemu za bardzo się tam nie uda dotrzeć i nie uda nic tam nagrać, więc raczej takie niespotykane, no chyba że przez jakiegoś Taja nagrane, no bo Tajowie mogą tam normalnie przebywać i byli nawet tam Tajowie, przyjechali sobie normalnie, wzięli jedzenie, wzięli sobie maty i będą tam sobie siedzieć, więc jak najbardziej Tajowie mogą tam przebywać, normalni Tajowie jako ludzie, ale to jest cały teren, tutaj to kilkadziesiąt kilometrów ciągnące się właśnie od Pattayi na południe, to są tereny wojskowe, aktywnego wojska, gdzie po prostu tam są ćwiczenia, wszystko odbywa się jak normalnie w wojsku, więc no nie mogą tam być obcokrajowcy i koniec. Więc fajnie, że chociaż udało nam się to zobaczyć, troszkę nagrać, bo przepiękne tereny, naprawdę, nie ma tam miasta, takie tereny już dosyć daleko od drogi, więc woda bardzo czysta, górzyste tereny, no przepiękne miejsce. No niestety, no byliśmy tylko raz i więcej już nie możemy, ale dobrze, że chociaż byliśmy raz. A teraz jedziemy po prostu dalej w stronę południa, w stronę Rayong i za niedługo dojedziemy do lotniska i tam z tego lotniska też muszę nagrać vloga z tego względu, że kilka ważnych spraw muszę tam poruszyć. Ogólnie te tereny, w których teraz się znajdujemy, to są takie mało turystyczne miejsca i tutaj już praktycznie sami Tajowie przebywają. Jest tu tak no, zupełnie inaczej niż te wszystkie turystyczne miejsca. A wracając jeszcze na sekundę tylko do tych żołnierzy, którzy do nas przyszli, no to przyszli ładnie, na spokojnie powiedzieli nam, że nie możemy tam przebywać. No my mówimy, że no nie wiedzieliśmy i tak dalej. Mówią, no dobra, okej, wszystko nie ma problemu, no nie wiedzieliście, ale no musicie po prostu opuścić. No i szliśmy w stronę parkingu, oni za nami. Mieli zaparkowany skuter przy plaży, no to tym skuterkiem pojechali na parking, myśmy poszli i czekali cały czas, aż odjedziemy. Odjeżdżaliśmy, no to pojechali za nami. Chcieliśmy pojechać na jeszcze jedną plażę, tylko też się okazało, że to jest plaża, która znajduje się na tamtym terytorium i też tam nie mogliśmy jechać. Oni cały czas jechali za nami, to się zatrzymałem, zapytałem, czy możemy jechać na tamtą plażę. Powiedzieli, że nie, okej, teraz to w takim razie już jak nie wiecie, gdzie możecie jechać, gdzie nie możecie, to po prostu jedźcie za nami, my was odprowadzimy do wyjścia. No i jechaliśmy za nimi, oni skuterkiem we dwoje, a my za nimi samochodem, odwieźli nas do samego wyjścia z tego terenu wojskowego. No i tam się pożegnaliśmy i tyle. Także bardzo taka ciekawa sytuacja, śmieszna trochę, no ale prawdziwa, tak było. No i tyle, no taka fajna przygoda. No. Pojeździliśmy trochę po wojskowych terenach Tajlandii. Widzieliśmy niejednych ćwiczących żołnierzy z karabinami, jednych czołgających się, drugich stojących prosto z karabinami i w ogóle ćwiczących tam. No ciekawe rzeczy, naprawdę, bardzo ciekawe rzeczy. Tereny wojskowe były super miejscem, ale teraz chciałbym was przenieść w zupełnie inne miejsce, na Phuket. Jest to miasto Katu, bardzo blisko kolejnego miasta Patong, które jest bardzo popularne na wyspie Phuket. Trafiliśmy w to miejsce zupełnie przypadkowo, kręciliśmy się po prostu po okolicy zwyczajnie i nagle dojechaliśmy do takiego czadorskiego miejsca, w jakim właśnie obecnie jesteśmy, a są to wodospady, które znajdują się właśnie w Katu. Jest to niesamowite miejsce, gdzie jest właśnie na przykład fajna kawiarenka, w mega klimatycznym miejscu zrobiona, tam dalej właśnie jest rzeka, są przepiękne widoki i warto do niej się udać, do góry warto się udać, zobaczyć też przepiękne miejsca, także no nie chcę wam tutaj za bardzo spoilerować, lepiej po prostu zobaczcie sami ten odcinek, sami zobaczcie te piękne tereny, które można zobaczyć na Phuket, dajcie oczywiście w komentarzach znać, czy podobało wam się to miejsce i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i zostawiać łapki w górę pod filmami, a link do tego filmu oczywiście znajdziecie w pierwszym przypiętym komentarzu, w opisie filmu i wyświetla wam się ikonka, w którą możecie bezpośrednio kliknąć i przejść teraz do oglądania. Zachęcam, bo naprawdę fajne miejsce, gdzie można fajnie spędzić czas. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już teraz.